Hej, witajcie w Zwierzygrodzie, ja jestem Biała Łasica, a to jest rodzina Marzyciel. Jak widzicie, w rodzinie Marzyciel są dwie nowe głowy, Gustaw i Liliana. Otóż to wyglądało w ten sposób. Zresztą zaczynam bez ogródek. Liliana skarżyła się Szczepanowi na randkach, jak bardzo źle jest traktowana w domu, jak po prostu jej zdanie jest kompletnie nieważne. Nawet ta sytuacja pomiędzy Angelą a Szczepanem, by to wszystko zostało przerobione, że to jest jej wina, że to ona się rzuciła na swoją siostrę, mimo że ta próbowała, no jakby nie patrzeć, podebrać jej faceta, tak? Więc to ta broniła jakby swojej miłości. Więc Szczepan postanowił zagadać do matki z pytaniem, ej, może byśmy, gdyby teoretycznie Liliana uciekła z domu, to czy by mogła u nas zamieszkać? No i akurat Marlena uwielbia Lilianę. No, jak widzicie. Więc co to dla niej za problem, tak? Więc jak najbardziej no przygarnęła Lilianę, jak ta uciekła z domu. No i dodatkowo jeszcze no, okazało się, że Marlena jest w ciąży. I zdecydowałam się, że ta ciąża będzie przebiegać po prostu tak, jak czas leci. Czyli ona przechodziła tą ciążę w trakcie tam trwania tego, tych dni w innych rodzinach. Jej ciąży nie zatrzymywałam, ona urodziła. I jak tylko weszłam tutaj, w turze drugiej, od razu postarzyłam Gustawa. I nawet nie zmieniałam mu imienia. I jakie się wylosowało, takie zostało. Uznałam, że Gustaw bardzo tutaj całkiem pasuje. Skoro już jesteśmy w turze drugiej, Dariusz się bardzo, bardzo oddał wychowaniu małego Gustawa. Można powiedzieć, że trochę oszalał na punkcie małego Gustawa. No i Liliana się ostatecznie wprowadziła. Marlena przyjaciół z otwartymi rękami. Natomiast Szczepan, moi mili, on się oświadczył. Zaręczeni. Są zaręczonymi nastolatkami, moi drodzy. Ponieważ no, Szczepan chciał pokazać po wpadce z Angelą, że jak najbardziej jest ona dla nie, no, że Liliana jest dla niego najważniejsza. O, tu jest cudowny kącik malarski naszego Dariusza. Będę musiała trochę przenieść chyba. Chociaż nie, bo on teraz próbuje uchwycić ten dom w takim pięknym anturażu. Czy jest gdzieś ten obraz? Tak mi się wydaje, że ja go chyba gdzieś wieszałam. A tak, i dorobili się piętra. Tak. To piętro będzie należało do Liliany i Szczepana, gdy dorosną. Tu będzie pokój ich dziecka, tu będzie ich sypialnia. Natomiast to później zostanie zwolnione i będzie pokojem Gustawa. Na razie Gustaw ma pokój razem z rodzicami. Taki jest plan, jak się wszyscy dorobią. A co z tego wyjdzie, to nie wiadomo. Tu jest ta gra w lamę. Bardzo rodzinna rozgrywka, przynajmniej raz na turę. Wszyscy muszą tutaj usiąść i pograć w tę lamę. No. Tu mamy cudownego Gustawo, Marzyciela. Tury przerobione. Ogarniamy tutaj czwartek i piątek.
Więc tak, ty, mój drogi, ty nie pracujesz. Ty będziesz robił piękny obraz nocą. Maluj na podstawie duży obraz. Ty, moja droga, masz czytać dziecku łącznie przez 2 godziny. 10 ja kupowałam. Bo się okazało, że pomimo tego, że oni to dostali, to ona nie może tego czytać młodemu. Niestety. Więc ja gdzieś tutaj muszę ogarnąć. Półkę z książkami. Aha, nie mogę podczas robienia zdjęć. Dobrze. To poczekam, aż on zrobi to zdjęcie. O. Och, i jeszcze śnieżek będzie. Pięknie, o. O. Nie, chciałabym, żeby ten dom był właśnie w tej ćwiartce, jego okno. Ale nie mogę trafić, kurczę, myszką. Myszko! O! Ogarnięte. Idealnie. Maluj. Dobra, i teraz ten. W przechowywaniu chyba. Tak, i tutaj jest ta fajna wisząca. O, proszę bardzo. I teraz tak. Czytaj małemu dziecku, ale nie ma. Kup książki dla małego. Kiedy jest zima? Proszę bardzo. Księżyc na dobranoc. Kwadraty i ty. Małpka Gaja w małpim gaju. Może być. Nie wiem. Zabawkowa opowieść. I teraz czytaj małemu dziecku małpę Gaję. Jak ty się czujesz? A ty głodny będziesz. Nieważne. Ty, słuchaj. Napraw. A ty, moja droga, ty byś się posłuchała muzyki. No. Do roboty chodzisz, nie? Przecież powinnaś, tak, będziesz chodziła. Tak, jest opiekunką do dzieci. Tylko jakoś tak, tylko tak jakoś wyszło, że nigdy nie miała przyjemności pójść w ogóle do tej. Tak. Nigdy nie miała przyjemności pójść do tej roboty. Więc zostaw młodego i może weź podaj kolację. Makaron z serem. Młody, idziesz do matki? No idź, idź. Posłuchasz, jak mamuśka czyta. Jesteś nieswój, ja wiem. Weź tutaj, odzyskaj części i wytrzyj. Ty to ogarniesz, a twój ojciec tam maluje, nie? No. No ładny ten obraz wyjdzie, ładny. A potem poszukam jakiejś innej ładnej. Ładnego widoczku. Gdzieś pójdziemy, Dariuszu, pomalować. Tak, osiągnął 6. Musi teraz namalować 10 i musi jeszcze popodziwiać 3 obrazy w muzeum, więc. Coś czuję, że rodzinnie się dziś wybierzemy. Na jakieś fajne rzeczy. A, jeszcze jedna rzecz. Na razie Szczepan oddał swoje łóżko Lilianie, więc Liliana śpi w jego pokoju. A on śpi tutaj na kanapie. No, odrabiaj tą pracę domową. Czemu nie odrabiasz?
Weź. No. Ty możesz w sumie pomóc poodrabiać tutaj. Aha, już narysowałeś ten obraz. Tariusz, ja nic nie chcę mówić, ale w szkicu wyglądało lepiej. Ojej, idź coś zjedz. A młody się położy spać. Sam. Bo jest żywym srebrem. On musi chodzić. Aha, świetnie. No po prostu uwielbiam to. Ona sobie siedzi tutaj, rozmawia z Dariuszem, a ona w tym czasie, nie wiem, wrzeszczy do niej, pomagając, odpowiadając na pytania. Straszne. Cóż to za święto? Święto zbiorów. Gnomy. Olejemy to. Czy mogę to... O matko, mogę to sprzedać. Teoretycznie nie powinnam to cheatować, ale elo. To one się niepotrzebnie tutaj kompletnie pojawiły. Czy gdzieś się jeszcze gnom jakiś pojawił? Znaczy, to nie jest rodzina, która będzie przywiązywała do takich rzeczy wagę, więc chyba ostatnią rzeczą, jakie byłoby, to byłoby marzenie o święcie zbiorów. Ty jesteś. A, okropne święto. Świetnie, dobra, wypłacz się. Ej, zdrzemnij się. Dobra, jak tylko nastolatkowie pójdą do pracy. Do. O Jezu, nie do pracy. Do. Do czego? Do szkoły. To starzy sobie pójdą ogarniać różne rzeczy. Tak, pozbieraj, proszę. Czy ty idziesz do roboty? Ty idziesz do roboty. Ojej, i ty nie rozmawiałaś o żadnych strojach ani o modzie. Weź porozmawiaj tutaj. Przyjazne. Weź, przyprowadź. Nie, to ma być rozmowa o strojach albo o modzie. O stroju. I modzie? Nie widzę. To porozmawiasz z mężem o stroju. Dobrze, i jeszcze z mężem? Idealnie. I jest przygotowana do pracy i coś czujesz, że będzie awansik. Proszę wyrzucić zepsute jedzenie. Młody, jak ty się tam czujesz? Aha, myślenie. To weź tam się. Pomoc zwierzą. Może poproś na razie Lilianę, co? A, ty odrobiłeś, mój drogi? A. Odrobiłeś, dobrze. Zadzwoń do kogoś. Do kogo ty byś mógł zadzwonić, mój drogi? A do kogo to się zadzwoni? Do Rupercika sobie zadzwoń, co? Nie, po prostu zadzwoń. Rozmawiaj. Chyba to. No. Czekaj, ty miałaś. Gustaw. Pomoc zwierzą. Liliana. Co my tutaj mamy jeszcze? Co ty masz jeszcze zrobić? Opowiedź śmieszną. A, i ten wolontariat cały.
Czy gdzieś jeszcze trzeba wypoleruj do perfekcji? Ty jesteś kobietą, która musi mieć wszędzie czysto. Wtedy czujesz się najlepiej. O, nie poszli do szkoły. Ciekawostka. Dobrze. Dobrze. Teraz tak, ojciec zabiera swoją tutaj. O. I idziemy. Znaczy, on idzie do galerii. A no tak, bo dzisiaj był ten cały. Jak to się nazywało? Święto dzisiaj było. Dlatego oni nigdzie nie szli. Dobrze, to ty sobie tutaj pójdziesz. W sumie nie, pójdziesz ty sam. I tak, ty dbasz o siebie. Ty, czy możesz... Rozwijaj umiejętność gotowania. Ty... Utrzymuj kontakt. Z Rupertem. Ty rozwijaj umiejętność gitara. A ty się baw dobrze. A ty, mój drogi, pooglądasz sobie tutaj trzy obrazy, bo tak musisz zrobić. Obejrzyj, obejrzyj i obejrzyj. A potem zainspirowany tymi obrazami sam coś namalujesz. I w ogóle ma awans. Wow. Okej. Okay. Niech tak będzie. Czyli ona dostała chyba za ten urlop, nie? Łomatko kochana. Kolejny poziom literacki. Oni chyba nie mają komputera, to będzie trzeba ją zabrać właśnie też do muzeum, czy do biblioteki. Później. Dobrze, jak ty tam ogarniasz ten jeden obraz? Już, przestań go podziwiać. No i dobra, trzeba byłoby tutaj znaleźć jakieś fajne miejsce na usta. Bo mam nadzieję, że to tak będzie działać. O. Nie wiem, jak sobie staniemy tutaj. To czy będzie to tak działać, jak ja bym chciała, żeby to tak działało? No, i czy ja to tutaj ustawię? Nie, co najwyżej mogę ustawić tu. Niechaj będzie. To weź mi, zrób, mój drogi, zdjęcie na podstawie zdjęcia. Maluj obraz na podstawie zdjęcia, czy coś. Oj, gdyby dało radę, to wierzę ciśnień tam. Czy to da radę? Niestety zakrywa. Szkoda. Ale tutaj ta przeurocza. O, gdyby tak trochę odsunąć. Oj, pięknie. Puste miasto. Idealnie. No i zacznij rysować, mój drogi. Akurat tutaj się obrazy rysuje szybciej niż w każdej innej części, więc powinien to ogarnąć. I to jest pierwszy wspaniały obraz. Pięknie. No to chowamy tu i to też chowamy tu. Halo? Chowamy. Chowamy. Schowaj do wyposażenia. Nie idź nigdzie. Schowaj do wyposażenia. No. I teraz możesz swoje potrzeby załatwiać. No i dobra. I weź sobie porozmawiaj z nią. Entuzjazm mi się nowym show, jakieś tam inne nieważne rzeczy.
To ogarnią chyba trochę gotowanie, nie? Mam nadzieję. Dużo to nie daje. Natomiast mogłabyś charyzmy się pouczyć. Chociaż nie. Poczekajcie, poczekajcie. Jak ty się czujesz? Ty się czujesz całkiem nieźle, więc matka przeczyta ci jeszcze jedną książkę. I jak przeczytałaś mu to? Matko kochana, ile ty jeszcze będziesz czytać tych książek? Och, dobra, weź tak dwie pod rząd przeczytaj. Chcę cię pchnąć dalej. No, udało się. 3 razy pomóż dziecku przy odrabianiu lekcji. Da radę. O, maksymalnie dowolną umiejętność. Dobra. Aha, masz dość pajek. To jak masz dość pajek, to idziesz spać. Jedzie bajki na dobranoc. Zamalowałeś. Okej, niech oni się ogarną trochę. Bo zrobimy tak, że zostanie sam Dariusz, a rodzina pójdzie na wolontariat. Tylko ten się musi umyć, ta musi coś zjeść. Słuchaj, ty też byś mogła coś zjeść. Aha, już nie ma. No to weź, podaj kolację. Rybne taco. Dobra, będzie to bardzo późny wolontariat. O, jest. I Szczepan oraz Liliana. O, sprzątanie plaży akurat brzmi tak, że idealnie można to robić w nocy. Przyszła Maria. Nie zgadnę, pewnie szuka swojej córki. Dariusz śpi, więc ma trochę wywalone na to, że ktoś się dobija do drzwi. Szczepan dzielnie niósł całą stertę śmieci, ale nagle potknął się i upadł prosto na twarz. Na domiar złego wszystkiemu przyglądał się naprawdę uroczy Sim. Szczepan. Przełykaj wstyd i pozbieraj śmieci. Szczepan pokonał zawstydzenie, ponownie sięgając po śmieci. Fakt, że pomoc zaoferował też uroczy Sim, ostatecznie poprawił mu humor. No, Liliana to raczej by ci pomogła. No i wpłynęło to korzystnie na jego kontrolowanie emocji. No i dobra, wszyscy stali są mało szczęśliwi. Tak, ty możesz płatny urlop, praca w domu. Nie, ty idziesz do roboty. Moja droga. Pogarniasz to trochę. Chociaż nic kompletnie nie zrobiłaś w tym... w tą stronę, ale trudno. A nie, masz jeszcze czas. To porozmawiaj, proszę. Tutaj. O stroju. Co? Dobra. 33%. Czy dam radę jeszcze coś z tego wyciągnąć? Nie, mogę przeprowadzić wywiad. Pytanie tylko, czy to choć trochę pomaga? Ani trochę. Co tu się stało? Szczepan użył zakazanych słów. No, to zasłuży na karę. Dobra. Mamy 9 minut, już nie ogarniemy. 33% musi wystarczyć. Umyj to, proszę. A ty weź umyj to. I jest tutaj już kituwa. On się musi umyć, więc jego umyjemy tu. O. Co już? Ach, porzucony. No weź go. No weź umyj syna. Uff.
To jest dobra. Dobra, siu, sam umyj. Co, dlaczego? Aha, coś się zepsuło. Oj, 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 oj. Ciekawe co. A pomyśleć może? O, pomyśleć może. To samo wzięcie prysznica się po prostu zepsuło. O, Sławomir, duch o tym imieniu słabnie. Trudno. To za nieodpowiedzialne mamy pubuś. Skrzycz go. No dobra, mógłbyś go od czegoś poduczyć. Nie wiem, na przykład fiszek. Fiszki są idealne. O, ucz mówić. Też można. To się cycuje w łazience. Czemu nie? Dariusz, ty po prostu mózgu operacyjny. Najłatwiej. To jest prysznic. Powtórz, prysznic. Kran. No Gustaw, powiedz kran. Świetna. Tak, tak. On małego uczko, że musi być hydraulikiem. Okej, młody już ma. Koniec gadania. Nie chcę zdać tyle słów. Dobrze. Tam mógłbyś ty coś zjeść. Ty... Zaraz tutaj wyciągniemy. Jakieś jedzonko. Ty pewnie też byś zjadł? Nie, ty nie. To ty idziesz malować. O, o tutaj. Piękne miejsce na ten. O. Tylko może w innym kierunku, żeby znowu mi się nie zepsuło. I teraz maluj na podstawie zdjęcia. Oj, tak. Aha, coś mi się tam zepsuło. Nieważne co. To będzie idealne miejsce. Maluj. Ja wiem. I teraz przenosimy to. Po to zrobiłam tutaj. Mhm. I teraz może sobie malować tutaj. O nie, ja chyba wiem, co się wydarzyło. Otóż... Dawno, dawno temu w pewnej lasce, którą oglądałam, zrobiło się tak, że jakieś dziecko miało być adoptowane i ono było na parceli, to tu się coś psuło. I to też by tak wyglądało, że się zepsuło. Trudno, przyzwaniec. Nie istniejesz już dla tego świata. Not my problem. Aha, musi iść spać. No ty się możesz wziąć i wyspać już we własnym łóżku. A ty sobie weź porcyjkę. O, i pogadaj z młodym. O, przyjazne, poznaj go. Nie wiem, opowiedz mu historię. Nie no, bawić to się z nim na razie nie baw, bo nie będziesz mogła, jak będziesz jadła. Ty byś go mogła fiszek pouczyć. Tak. Zżarłaś już? To się baw. O, to będzie mały rozrabiaka. Jeszcze nie wychowany. Dobrze, ogarnij to. Jak od tego zabawa wzrasta. To jest niemożliwe. Jeszcze jakby im tak kontakty wzrosły od tego. To byłoby piękne. Namalowałeś?
No i pięknie namalowałeś. To teraz, co byś ty mógł tutaj, człowieku, może realistyczny jakiś, co? A co, jakoś z wyobraźni se narysuj. Dobra, weź co? Ty też się weź pobaw z własnym dzieckiem. Jakby to nie brzmiało. Chcę poprawić zabawę. Pepe, moje zechce? To jest zbyt dobre. Zbyt dobre, żeby było prawdziwe. Teraz idź się młody, zdrzemnij. A ty idź spać. Ty jesz, dobrze. Dobra, spróbuj nałożyć lekki makijaż. Poszło, dało radę. Świetnie. Jest 19, więc powoli, powoli będziemy kończyć. Ogarnij te swoje zawstydzenie, młoda. Czy ty się w miarę wyspałeś? No powiedzmy, że się w miarę wyspałeś, więc już możesz zwolnić to łóżko. No. I sobie coś zjeść. A potem pobawisz się z bratem, żeby sobie naprawić zabawę. A nie, czekajcie. Żartowanie z ojcem też ci poprawia. Dobrze, żartuj sobie z nim. Jakieś tam dowcipki, niedowcipki, inne takie. Co ty idziesz zrobić? O! On skończył to rysować. Jak. Obraz realistyczny jest znacznie ładniejszy niż ten. Które można narysować ze zdjęcia. No, czuję się oszukana. To naprawdę powinien być mały łobuziak. Wyspał się i co robi? Biega nago. Już nie, młody, weź, wracaj. Nie baw się w pando z Binga. Proszę. Zakładaj pieluchę na dupę. Okej. A w sumie zaproś. Możecie go znać. Dlaczego nie? Ty też wstawaj, poznaj gościa. No świetnie. To może usiądźcie. A właśnie. Usiądźcie i rozmawiajcie tutaj. Wszyscy. O. Bo w to jeszcze nie graliście. Mieliście grać. Ale trudno. Wy będzie wystarczyło, że tutaj sobie posiedzicie i pogadacie, co? Dobra. Chwilę sobie pogadali. I 22:30. I już, wystarczy. Rozgrywki u marzycieli. Tura przegrana. Do zobaczenia w następnym. O następnej rodzinki. Cześć!